Pogoda, jak widać, wybitna. Pewnie widać w tle. Ja z parasolką, a to jest naprawdę rzadkość, bo gdy deszcz ma być lekki, bądź nie wiadomo, czy będzie, ja raczej mam ewentualnie uważać, żebym tutaj utrzymać kontakt wzrokowy z kierowcami, którzy jadą, żeby było głupio mnie ochlapać. No dobra, w każdym razie mogę pokazać moją piękną parasolkę, chociaż ona taka teraz wygląda na taką rozbieloną, ale ma przepiękny odcień czerwieni z czernią. To jest ta parasolka, którą dostałam od mojej mamy w prezencie. I niewiele po dostaniu, jak wyjeżdżaliśmy, zostawiłam na przystanku jakby taki etui dla niej, nie wiem, taki pokrowiec. No niestety, no mogło być gorzej, mogłam parasolkę zostawić. Natomiast ja w ogóle bardzo rzadko biorę parasolki, raczej właśnie mam jakąś coś tam przeciwdeszczowego i jakoś tam sobie daję radę, ale po prostu teraz wychodząc, takie oberwanie chmury, tak mocno pada, że po prostu już musiałam zmienić w zasadzie plany całe, w sensie i odnośnie butów, i odnośnie właśnie kwestii tej parasolki. Także zabrana szczęście parasolkę ostatnio miałam w takim miejscu, że wiedziałam gdzie, bo różnie to się zdarza, zwłaszcza po jakichś tam remontach, przeprowadzkach, ale w dobrym miejscu lokowałam parasolkę, więc mam. Co u mnie w użyciu? Jak już widziałam, że tak deszczowo, to uznałam, że na takiej podeszczowej wilgoci super się ułożą migotliwe, motylkowe, wielokwiatowe. Tam jest jaśnik, to pomarańcze, tuberoza, kwiatlipy, motylki l'artisan, czyli la Chateau Papillon l'artisan, wersja klasyczna de toilette, ponieważ miałam też kiedyś wersję ekstrem i niestety ona była taka przeciężkawa, zamęczona. Także, a w ogóle ja, tworząc mój zapach, połączenie tuberozy z lipą, zaczęłam tak naprawdę po prostu stworzyć taki efekt jak w motylkach, bo to duży jest udział właśnie tego połączenia, tuberoza, lipa. No. Mieliśmy dzisiaj jechać w ogóle zaraz po pracy na plażę, kąpać się, pływać i w ogóle jest ciepło, więc nadal w gołych nogach. Nie brałam Darkowi teraz, żeby się przebierał z kilku spodenek długie. Ale generalnie jest ciepło, ale no pogoda jest taka, że nie wiadomo co z tą plażą. Zobaczymy.